Drodzy słuchacze, dzięki wydawnictwu Czarne mieliśmy okazję przeczytać Pamięć ciała, książkę Alex Marzano-Leznewicz. Pozycja obowiązkowa dla miłośników ambitnej literatury faktu, przedstawiająca wstrząsającą zbrodnię na 6-letnim Jeremym Gillory. Zachęcamy do lektury. Były młode, delikatne i wrażliwe. Łączyła je naiwność, idealistyczne poglądy oraz słowiański typ urody. Większość z nich była dziewicami, które zapragnęły doświadczyć uduchowionej namiętności. W jego ramionach czuły się wyjątkowe i piękne. Polskie boginie o śnieżno-białych policzkach. Drodzy kryminałci, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka kryminalnego podcastu Oblicze zbrodni pod tytułem W objęciach śmierci. Pamiętajcie, aby nie przeoczyć galerii zdjęć na końcu każdej naszej historii, która jest dostępna na kanale YouTube. Szukajcie nas również na Empik Go oraz Spotify. Simon Moll przychodzi na świat 6 listopada 1973 roku w anglojęzycznej rodzinie na terenie dawnego Kamerunu brytyjskiego. Jest pilnym i ambitnym uczniem. Po zakończeniu edukacji rozpoczyna pracę jako dziennikarz w tygodniku The Sketch, skierowanym do mniejszości anglojęzycznej w kraju. Jego kariera rozwija się błyskawicznie. W niedługim czasie pracuje dla kilku gazet i jednej z kameruńskich rozgłośni radiowych. W roku 1996 Simon przygotowuje artykuł o skandalu korupcyjnym w rządzie. Z tego powodu zostaje aresztowany. Udaje mu się jednak zbiec za granicę. Po kilkuletniej tułaczce, podczas której zamieszkuje Gwineę Równikową, Gabonę, Burkina Faso oraz Nigerię, znajduje azyl polityczny w Ganie. Utrzymuje się z pisania wierszy. Po jakimś czasie dostaje pracę w opozycyjnej gazecie The Weekly Insight. We wrześniu 1998 roku zostaje aresztowany na 6 tygodni. Udaje mu się wyjść dzięki pomocy Pen Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy w Akrze. W roku 1999 przybywa do Polski wraz z delegacją tego klubu, którego kongres ma odbyć się w Warszawie. Simon jest zachwycony stolicą Polski. Postanawia złożyć wniosek o nadanie mu statusu uchodźcy. W roku 2000 jego prośba zostaje pozytywnie rozpatrzona. Przez pewien czas pracuje jako doradca w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Następnie zostaje sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Uchodźców RP oraz redaktorem naczelnym Głosu Uchodźców. Pracuje jako dziennikarz w The Wars of Voice, zakłada teatr Migrator, w którym występują uchodźcy z różnych stron świata. W roku 2003 zostaje uhonorowany tytułem Antyfaszysty Roku. Dziennikarz, pisarz, poeta, działacz społeczny i polityczny, człowiek wykształcony, wszechstronny i elokwentny, bije od niego siła i zdecydowanie. Jest szarmancki, serdeczny, otwarty w kontaktach z ludźmi. Lubi otaczać się kobietami. Wie, jak z nimi rozmawiać, flirtować, urzekać je swoją osobowością i egzotyczną urodą.
Do perfekcji opanowuje mowę ciała, spojrzenie, dotyk. Jest zafascynowany urodą Polek, ich blond włosami, jasną cerą, kolorem oczu w odcieniach szarości, zieleni i błękitu. Kobiety są urzeczone jego magnetyczną osobowością, tym jak barwnie potrafi mówić, dzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat literatury, sztuki czy polityki. Na wydarzeniach kulturalnych, imprezach sportowych czy w urzędach zawsze towarzyszy mu jakaś kobieta. Czasem jest to atrakcyjna, długonoga blondynka, innym razem skromna i niepozornie wyglądająca dziewczyna. Wszystkie są w niego wpatrzone, zaczarowane hebanowym kolorem skóry, dużymi ciemnymi oczami i pełnymi ustami, z których wydobywa się ciepły, serdeczny ton głosu oraz erudycja. Simon jest zawsze elegancko ubrany. Wyprasowana, świeża koszula, krawat, dobrze skrojony garnitur lub marynarka. Pachnie dobrymi perfumami. Jego dłonie są miękkie i zadbane. Biegle mówi po angielsku, z powodzeniem uczy się języka polskiego. Doskonale odnajduje się w międzynarodowym towarzystwie. Krąg jego znajomych tworzą mieszkający w Warszawie cudzoziemcy, nauczyciele języka angielskiego oraz przedsiębiorcy. Miejscem ich spotkań jest lokal Casablanca. Swoją nazwą przypominający melodramatyczny film noir w reżyserii Martina Curtiza. I trzeba przyznać, że nazwa miejsca oraz atmosfera, którą tworzy w niej Simon, przywodzi na myśl płomienne uczucie łączące Ricka Blaina z Ilsą Lund. Simon podobnie patrzy na towarzyszące mu kobiety. Delikatnie się do nich uśmiecha. Chwyta za rękę, subtelnie z nimi flirtuje. Jego spojrzenie jest przenikliwe, przyprawiające o dreszcze. Te, które próbują się wzbraniać, już po kilku minutach rozmowy są nim zafascynowane. Większość z nich to studentki, początkujące dziennikarki z działów kultury warszawskich magazynów i dzienników, piszące recenzje jego wierszy oraz sztuk. Jedna z kobiet przeprowadza z nim wywiad o prawach człowieka. Podczas drugiego spotkania Simon zaczyna ją podrywać. Proponuje randkę. Jeszcze inna poznaje go na wieczorku poetyckim. Jest tak oczarowana mężczyzną, że przeżywa z nim swój pierwszy raz. Simon jest dżentelmenem. Zapraszając kobietę na randkę, wybiera ekskluzywne lokale, dobre wino. Zawsze sam płaci rachunek. Lubi adorować swoje wybranki, sprawiać im prezenty, przepuszczać w drzwiach i zapraszać do swojego mieszkania, znajdującego się w eleganckiej kamienicy w centrum Warszawy. Dostał je dzięki członkostwu w komisji przyznającej mieszkania uchodźcom. 20-metrowy lokal pod numerem 14 w dawnym mieszkaniu dozorcy nie jest może wykwintnym miejscem, ale zadbane i urządzone z gustem wnętrze robi miłe wrażenie na zapraszanych gościach. Jego nastawienie do ciemnoskórych kobiet jest zupełnie inne. Widzi w nich siostry z czarnego lądu, koleżanki z pracy lub przyjaciółki, z którymi może omówić wspólne doświadczenia kulturowe. Są dla niego aseksualne, niewidoczne. A Simon dla nich jest Bogiem, autorytetem. Człowiekiem, któremu oddałyby wszystko, aby chociaż na chwilę być tą jedyną, najważniejszą. Można odebrać wrażenie, że mężczyzna nieco wywyższa się w towarzystwie afrykańskich kobiet, miewa też humory i bywa apodyktyczny. Zaprzyjaźnione z nim środowisko oraz aktorzy grający w założonym przez niego teatrze dobrze pamiętają historię związaną z próbami do spektaklu Rasa Pieczątek. Sztuka opisywała problemy, z którymi zmagają się uchodźcy w Polsce. Simon podczas jednej z prób wparował wściekły do teatru. Podszedł do jednej z aktorek, nie byle jakiej, bo pracującej również w Teatrze Narodowym, i powiedział, że ma zejść ze sceny. Oznajmił wszystkim, że kobieta nie zagra w jego sztuce.
Na jej miejsce przyprowadził inną aktorkę. Wszyscy byli wstrząśnięci jego decyzją. Próbowali przekonać go do zmiany zdania. Simon nie uległ ich namowom. Sztuka została wystawiona w Muzeum Etnograficznym, w wielu klubach związanych z kulturą alternatywną, jak na przykład Le Madame. Mimo nagłej zmiany aktorki, spektakl osiągnął zamierzony sukces. W roku 2006 Simon triumfuje. Jest coraz bardziej rozpoznawalny. Mniej więcej w tym samym czasie pewna młoda, atrakcyjna kobieta łapie anginę. Oprócz gorączki, bólu gardła i powiększonych węzłów chłonnych jest potwornie słaba i zmęczona. Choroba trwa dłużej niż powinna i jest oporna na podjęte próby leczenia oraz złagodzenia objawów. Wycieńczona dziewczyna trafia do szpitala zakaźnego w Warszawie. Po przeprowadzonych badaniach diagnoza rujnuje jej życie. W niedługim czasie zbliżone objawy towarzyszą kilku innym kobietom, które podobnie jak pierwsza pacjentka poddają się specjalistycznym badaniom. Diagnoza nie pozostawia złudzeń. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia jedna z nich zamieszcza na internetowym forum wpis. Chce podzielić się swoją historią i rozpoznaną chorobą, by móc ostrzec innych przed tym, czego ona sama już nie będzie mogła się pozbyć. Na klawiaturze komputera wystukuje następującą treść. Ten człowiek świadomie zaraża wirusem HIV. Zaraził już wiele kobiet. Każda go poinformowała. Nic nie robi sobie z życia i zdrowia innych. To obłudny, perfidnie zły i wyrachowany człowiek. Pod jej postem pojawia się kolejny wpis. Smutna sprawa, ale to prawda. Ja też się zaliczam do tego niestety dosyć szerokiego grona świadomie przez niego zarażonych osób. Rzadko się zdarza, żeby jeden człowiek narobił tyle złego, ale to psychopata. Ale mam nadzieję, że niedługo to się skończy, bo nic tak potwornie nie wkurza jak ta bezradność i bezsilność, w momencie jak słyszy się o kolejnej w ten sposób potraktowanej dziewczynie. Niedługo potem autorki treści oraz uczestnicy forum dostają odpowiedź od rzeczonego sprawcy. Nazywam się Simon Moll, jestem zdrowy. Ktoś, kto twierdzi, że został zarażony przeze mnie, powinien odważnie mówić w swoim imieniu i mówić o faktach, a nie wyobrażeniach. W przeciwnym razie jest to najzwyczajniej w świecie polityczna i rasistowska kampania wymierzona we mnie ze względu na to, kim jestem, co robię i skąd pochodzę. Simon od początku swojego przyjazdu do Polski był bardzo przewrażliwiony na swoim punkcie. Zarzucał wszystkim rasizm. Jeśli coś nie układało się po jego myśli, nie mógł załatwić jakiejś ważnej sprawy lub ktoś nie spełnił jego oczekiwanej prośby, był przekonany, że to ze względu na jego kolor skóry. Wtedy stawał się agresywny, krzyczał, wymachiwał rękami i groził, że to upubliczni. Zastraszał ludzi, a oni w obawie przed posądzeniem o rasizm ulegali mu. 3 stycznia 2007 roku do drzwi numer 14 w malutkim mieszkaniu Simona puka policja. Mężczyzna zostaje tymczasowo aresztowany w związku z zarzutem o zarażenie licznych partnerek seksualnych złośliwym szczepem wirusa HIV-1, który występuje tylko w Kamerunie i krajach ościennych. 2 dni później minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro upublicznia wizerunek podejrzanego, by móc dotrzeć do pozostałych kobiet, z którymi sypiał Simon. Aresztowany mężczyzna wypiera się choroby. W rozmowie z lekarzem jak zwykle powołuje się na rasizm, twierdząc, że każdy czarnoskóry mężczyzna jest postrzegany przez białych jako nosiciel wirusa HIV lub chory na AIDS. Twierdzi również, że nawet jeśli jest zarażony, to tak naprawdę jego prywatna sprawa.
Wynik testu na obecność wirusa w organizmie Simona okazuje się pozytywny. Podczas prowadzonego śledztwa funkcjonariusze docierają do ośrodka dla uchodźców w Dębaku. Odnajdują dokumentację medyczną podejrzanego, z której wynika, że w roku 1999 podczas pobytu Simona w ośrodku został on poddany testom na obecność różnych chorób, w tym wirusa HIV. Już wtedy Kameruńczyk był zarażony, o czym z pewnością został poinformowany. Coraz więcej kobiet, z którymi współżył, zgłasza się na badania. Podczas przesłuchania wszystkie mówią podobnie. Wspominają, że Simon nie chciał używać żadnego zabezpieczenia. Kiedy prosiły go o środek ostrożności, ten jak zwykle zarzucał im rasizm, denerwował się i obrażał. Wtedy, aby nie zostać posądzone o zarzucane im stereotypy, godziły się na stosunek bez prezerwatywy. Dziewczyna, która poznała go na wieczorku poetyckim i oddała mu swoje dziewictwo, również została zarażona. Osoby z bliskiego środowiska Simona coraz śmielej zaczynają o nim mówić. Jego nieposzlakowana opinia ulega stopniowej degradacji. Koledzy mężczyzny wspominają, jak podrywał dziewczyny. Na jednej imprezie potrafił zdobyć kilkanaście numerów telefonów. Był prawdziwym mistrzem flirtu i uwodzenia. Zachowywał się tak, jakby je kolekcjonował. Podchodził, zagadywał, zdobywał numer i odchodził. Z każdą kolejną robił to samo. W tekście, który napisał o prezentacji publicznej, przemycił swój patent, że aby przekonać ludzi do swych racji, co przypomina uwodzenie kobiety, trzeba najpierw przekonać siebie i w siebie uwierzyć, a potem można już zbierać owoce swego mistrzostwa. Zaledwie garstka kobiet opierała się jego zalotom. Mówiły, że jest niski, chudy i ma brzydki, żabi głos. Koleżanka Simona, która wracała z nim samochodem z festiwalu w Węgajtach, wspomina, że mężczyzna nie chciał nocować w hotelu z członkami teatru Migrator, więc poprosił ją, aby zawiozła go do domu. Podczas drogi powrotnej ciągle mówił o swoim przyjacielu, który według niego padł ofiarą rasizmu. Kiedy przyjechali do domu, Simon ją pocałował. Myślała, że to niewinny koleżeński buziak, ale kiedy zobaczyła, że zaczyna rozpinać rozporek i ściągać spodnie, ostro zareagowała. Poprosiła, aby przestał, mówiąc mu, że ledwo się znają. Simon się wściekł i krzyknął, przeklinając. Jeszcze innej znajomej bezpośrednio zaproponował seks. Kobieta stanowczo odmówiła, miała chłopaka. Kameruńczyk zapewnił ją, że nikt się nie dowie. Nie uległa jego nachalnym zalotom. Podobnie jak kilka wolontariuszek organizacji humanitarnych, które zapraszał do domu pod pretekstem sprawdzenia dokumentów czy obejrzenia taśm wideo z jego spektakli. Kiedy dziewczyny przekraczały próg jego mieszkania, od razu wyczuwały charakter spotkania. Na stole paliły się świece, obok stały dwie lampki wina, w tle grała nastrojowa muzyka. Większość z tych kobiet myślała, że Simon jest wrażliwym romantykiem. Nie przypuszczały, że masowo uwodzi kobiety i sprowadza je do swojego mieszkania tylko w jednym celu. Aktorzy Teatru Migrator, jego przyjaciele, znajomi z klubu Casablanca oraz wszyscy ci, których Simon zachwycał jako człowiek, działacz społeczny i polityczny, poeta, pisarz i ktoś, kto pragnął walki o szacunek i tolerancję, nie chcą początkowo wierzyć w winę Kameruńczyka. Są przekonani, że to jakaś pomyłka, że zaraz wszystko się wyjaśni. I rzeczywiście, Rzeczpospolita dociera do informacji, które pragnie niezwłocznie wszystkim przedstawić. Odkrycie prawdy jest żmudnym procesem. Dziennikarze zamieszczają ogłoszenie w kameruńskiej gazecie The Post o treści:
Jeśli znasz tego człowieka, skontaktuj się z nami. Pozostawiają adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego, który w przeddzień kupili na targu. Po kilku dniach dzwoni do nich Henry, adwokat pochodzący z Limbe. Jest niezwykle wpływowym i zamożnym człowiekiem. Mówi, że zna stryja Simona i chętnie przedstawi go dziennikarzom. Kiedy ekipa dociera na miejsce spotkania, wita ich drobny 50-letni mężczyzna w czapce z daszkiem. Dłuższą chwilę przypatruje się fotografii Simona, którą pokazali mu dziennikarze. Mówi, że to siostrzeniec, który obecnie mieszka w Polsce. Mężczyzna nie podaje dokładnego adresu, pod którym mieszka jego siostra, lecz zapisuje na kartce drogę do jej domu. Pierwsza uliczka w prawo, za uniwersytetem, tuż obok mieści się sklep zielarski, a w budynku naprzeciwko znajdą rodzinę Simona. Dziennikarze docierają do celu. Brat Simona mówi im, że jego rodzice już dawno się stąd wyprowadzili, lecz jedna z obserwujących zamieszanie kobiet podchodzi do ekipy. Prowadzi ich w kamienisty zaułek Buea, w zachodniej części Kamerunu. Mała, obskurna chatka, pozbawiona bieżącej wody i elektryczności, jest domem matki Simona. 64-letnia Hana Nganie na początku nie rozumie, dlaczego biali dziennikarze z Polski przyjechali ją odszukać. Jest zdezorientowana. Na jej podwórku zbiera się tłum gapiów. Przypatrują się obcym przybyszom i nasłuchują rozmowy. Kiedy dziennikarze informują ją o aresztowaniu syna, kobieta dłuższą chwilę siedzi w milczeniu na progu domu, tak jakby nic z tego, co właśnie usłyszała, do niej nie dotarło. Następnie zaczyna rzewnie płakać, mówiąc: a więc już go nie zobaczę. Prosi ekipę, by przekazali mu list, w którym napisała, że jest ciężko chora i zawsze chciała, żeby to właśnie on, Simon, ją pochował. Po ochłonięciu emocji rodzina Molly zaczyna opowiadać o jego życiu. Mówią, że skończył szkołę zawodową i pracował w rafinerii. Że urodził się pod koniec lat 60., że nigdy nie był aresztowany i że ma 15-letniego syna z przelotnego związku z jedną z tutejszych kobiet. Wspominają go jako flirciarza lubiącego dobrą zabawę. Jego matka mówi, że kontaktował się z nią pod koniec grudnia, nie zgłaszając żadnych problemów. Ekipa drąży dalej. Postanawia dotrzeć do ludzi, którzy pracowali z Simonem w lokalnej gazecie The Sketch oraz The Cameron Life Magazine, do którego wysyłał korespondencję. Okazuje się, że Simon nigdy nie był dziennikarzem, tym bardziej prześladowanym. Związek dziennikarzy w Ghanie oraz Mackay Anim Apia, szef gańskiego Pen Clubu, wspominają, że Simon pisał artykuły o futbolu jako wolny strzelec. Nie musieli mu udzielać azylu politycznego, gdyż nie był aresztowany. Mackay oddał Molly swoje zaproszenie na zjazd Pen Clubu w Polsce. Mężczyzna nocował u niego w domu przed wylotem do Warszawy. Szef Pen Clubu jest zbulwersowany biografią, którą wymyślił Moll. Okazuje się również, że po przyjeździe do Polski Simon nigdy nie pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był tak pewny siebie i tak bardzo przekonujący w swoich kłamstwach, że przez wiele lat tworzył obraz człowieka wybitnego, uciemiężonego przez reżim. Nikomu nie przyszło do głowy, by sprawdzić jego życiorys, zasięgnąć informacji na temat jego dokonań zawodowych czy prześladowań politycznych. Z powodzeniem tworzył siebie na nowo. W obcym kraju, wśród ludzi o innym kolorze skóry, którzy z podziwem słuchali jego wydumanych historii. Poprawność polityczna była jedną z ich słabości, którą on sprytnie wykorzystał.
Rozkochał w sobie mnóstwo kobiet, które zafascynowane jego heroiczną walką z rasizmem, wrażliwością i wystudiowaną mentalnością europejską godziły się na przypieczętowanie swej adoracji stosunkiem seksualnym bez użycia prezerwatywy. Wierzyły, że dzięki temu udowodnią, jak bardzo są mu oddane, jak bardzo wierzą w jego dobre intencje. Że jego ciało jest równie czyste jak jego dusza. Były młode i delikatne. Łączyła je naiwność, idealistyczne poglądy oraz słowiański typ urody. Większość z nich była dziewicami, które zapragnęły doświadczyć uduchowionej namiętności. W jego ramionach czuły się wyjątkowe i piękne. Polskie boginie o śnieżno-białych policzkach. W lipcu 2008 roku rozpoczął się proces Simona Moleken-Ye. W połowie sierpnia jego stan zdrowia znacznie się pogorszył, a zaplanowane rozprawy zostały odwołane. 24 września Simon dostał zapaści oraz ostrej niewydolności nerek. Dzień później sąd uchylił wniosek o areszcie tymczasowym ze względu na chorobę Moleke. Mężczyzna został przewieziony do szpitala zakaźnego przy ulicy Wolskiej w Warszawie. Zmarł 10 października 2008 roku. Liczba kobiet, które zaraził wirusem HIV, jest nieznana. Do prokuratury zgłosiło się zaledwie 11 z nich. Dziewczyn, które uwiódł, jest znacznie więcej. Zapewne wstydziły się zgłosić do lekarza lub pójść na policję. Najprawdopodobniej obawiały się społecznego ostracyzmu, wyśmiania ich naiwności lub komentarzy ze strony środowisk rasistowskich. Kobiety, które postanowiły zawalczyć o prawdę i zdemaskować Simona, wielokrotnie spotykały się, aby o nim porozmawiać. Każda z nich miała inne zdanie na temat jego osobowości. Dla jednych był pewnym siebie macho, dla drugich zagubionym poetą, który szukał pocieszenia w ich ramionach. Wszystkie z nich miały jednak podobne doświadczenia, jeśli chodzi o współżycie. W łóżku Simon zamieniał się w bestię. Jego pieszczoty i sposób kochania się były bardzo agresywne. Chciał krwi. Kiedy ją zobaczył, uspokajał się. Stąd pewność jego partnerek, że zarażał je celowo. Dlaczego to robił? Czy to jedna z szamańskich praktyk polegająca na leczeniu AIDS przez seks? Czy frustracja związana z chorobą, która zamieniła się w żądzę zemsty na niewinnych osobach? Tę tajemnicę zabrał ze sobą do grobu. Simon Moleken-Ye. Na zakończenie tej historii chciałbym przedstawić wiersz jego twórczości. Bogini Polska. Smutek bogini kiedyś poszedł tropem spadającej gwiazdy. Kroplami łez przemierzył dystans śnieżno-białych policzków ponad rajskimi jabłkami warg, aby wtopić się w chwilę, gdy ona wyszeptała obietnicę. Opowieść Afryki została wpisana w jej diamentowo-czarne oczy i powędrowała z nią w przestrzenie jak spadająca gwiazda. Wtem, gdy księżyc zgotował drogę pięknej bogini, oświetlając ciemności nocy, dwie łzy płynące z jej lewego oka zakończyły podróż, grzebiąc wszystkie koszmary, lecząc rany zadane mnie i pobratymcom przez takie jako ona. Szepty, sekrety i knowania spłoszone uciekły. Wschodzące słońce, tańczące płatki śniegu, deszcz i grad wołając bogini przedzierały się przez iskrzące zasłony jak wiatr, aby zapalić płomieniem tysiące diamentowych promyków jedwabistych włosów. Teraz one przyszły sycić się widokiem jej ożywiającej obecności, gdy ona, zwinięta jak kotka, leży tam kusząco,
stawiając w płomieniach moją dawno zapomnianą namiętność. Ten sen o bogini Polska niechby trwał wiecznie. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli zaciekawiła Was ta historia, a forma, w jakiej opowiadałem, przypadła Wam do gustu, zasubskrybujcie nasz kanał, a kciukiem w górę wyraźcie swoje uznanie. Możecie również pozostawić po sobie ślad w formie symbolicznego komentarza. Dziękuję.